To ja opowiem o trzech takich epizodach z Powstania Warszawskiego, które przeżywałem. Jak to wyglądało od początku, że ja z takich krótkich wakacji przyjechałem do domu, do Warszawy i było to w końcu lipca, a 1 sierpnia wybuchło powstanie. Nasz dom, Chłodna 18, był tak położony, że cały czas był ostrzeliwany przez Niemców, którzy mieli niedaleko swoje placówki. Jedna była wprost naszego domu, druga to była przy Żelaznej, tak zwana Nordwacha, i one dopiero zostały zdobyte po wybuchu powstania, zostały opanowane przez Polaków. Nordwacha, tam gdzie była ta siedziba żandarmerii, zdobyta została w nocy z 2 na 3, a ta druga placówka niemiecka, która się mieściła na Chłodnej, została przez Niemców opuszczona, ale Niemcy wysadzili w powietrze te domy, bo to była szkoła, wysadzili tę szkołę w powietrze i zawaliły się również sąsiadujące domy, gdzie zginęło 30 par chyba osób. No i to działo się od razu na początku powstania. Jak została zdobyta Nordwacha i tutaj unicestwiona ta placówka niemiecka, to można było wyjść już przed nasz dom, bo już nie było, po prostu nie był ostrzeliwany, bo taki był układ topograficzny i zabudowy. I 4 sierpnia wyszliśmy z mamą do jej znajomej, która mieszkała niedaleko na ulicy Ciepłej. I jeszcze działały telefony, zaprosiła nas na obiad, żebyśmy przyszli. I przyszliśmy na tą ulicę Ciepłą. Mama tam sobie, tam opowiadały sobie te panie różne tam rzeczy, dla nich ciekawe, dla mnie nie. Wyszedłem przed dom i wkrótce pojawiły się niemieckie samoloty, które rzucały ulotki. Więc te ulotki myśmy z chłopakami zbierali i od razu, nie czytając, co tam było napisane, paliliśmy. Ale później się okazało, że Niemcy poza ulotkami zaczęli rzucać po prostu bomby i tamte okolice, właśnie Śródmieścia, gdzie był ten dom. Ten rejon był właśnie bombardowany. I tam w tym domu, jak zaczął się ten nalot, to zeszliśmy do piwnicy. Bomby uderzyły w sąsiedni budynek. Ja byłem w tym czasie jeszcze w bramie tego domu, gdzie były zgromadzone butelki zapalające na niemieckie czołgi, które tam spodziewano się, że mogą od Ogrodu Saskiego tutaj dotrzeć. I to wszystko poleciało na mnie, także byłem zlany tym płynem zapalającym, naszpikowany szkiełkami i wystarczyło jedna iskierka, żebym po prostu spłonął, bo to by się wszystko zapaliło. No ale wciągnięto mnie do piwnicy i tam
położono na drzwiach od piwnicy i zaczęło się wyciąganie tych szkiełek z ubrania i tam niektóre poprzebijały mnie, także w uchu gdzieś tam było szkło i jeszcze gdzieś, także mama to z tą koleżanką tam jakąś pincetę znaleźli i zaczęli mnie te szkiełka wyciągać. Oczywiście dosyć dużo to bolało. Darłem się podobno, ale żebym tam przestał wrzeszczeć, to mi wepchnęli jabłko do buzi. No i w ten sposób zostałem uciszony, ale zjadłem sobie jabłuszko. I chcieliśmy wrócić do domu, ale był dosyć silny ostrzał i te naloty w dalszym ciągu się powtarzały. Także mama powiedziała, że zaczekamy do wieczora, może się uspokoi i wtedy pójdziemy do domu. Nie było to daleko, to było około kilometra do przejścia, może mniej nawet. No i postanowiliśmy czekać. Gdzieś koło godziny 8 przelatywały znowu samoloty i znowu rzuciły bomby. I te bomby trafiły w to samo miejsce, w ten sam budynek, gdzie myśmy byli. Wtedy byliśmy w piwnicy, no i tam zasypało nas całkowicie. Także wszystkie wyjścia z tej piwnicy zostały odcięte, zawalone gruzem. No i próbowano się wydostać tam z tego, zaczęli odgarniać te gruzy, ale one się obsuwały z powrotem. No i po prostu tam czekaliśmy, nie wiadomo było, co robić, no bo ciemno, kurz, nic nie widać, nic nie słychać. No i tak po jakimś czasie usłyszeliśmy takie szuranie, walenie, tłuczenie i to, co się okazało, że odkopywali nas z zewnątrz i tam odwalali te gruzy przy takim okienku piwnicznym. No i tam, jak te gruzy usunęli, ukazało się to okienko otworzyli. No i tam przez to okienko nas wyciągali na zewnątrz. No, ale nie wszystkich, bo sąsiednia piwnica była tak zawalona, że nie dało rady tam ludzi uratować i zginęło prawie 30 osób, jak się później dowiedzieliśmy. No i to był taki najpoważniejszy incydent na początku powstania od razu, bo to był czwarty dzień. I przeważyło to, że mama zdecydowała, żebyśmy poszli, jak nam się wydawało, w bardziej bezpieczne miejsce. I przeszliśmy na Stare Miasto. Jak się później okazało, trafiliśmy z deszczu pod rynnę, bo na Starym Mieście, jak Niemcy tutaj zajęli Wolę, no to wzięli się za Stare Miasto i tą całą siłę swoją skierowali przeciwko Staremu Miastu. Także tam było życie bardzo ciężkie, bardzo trudne, niebezpieczne. No, mieliśmy jakoś w miarę dużo szczęścia, bo wokół wszystko było zbombardowane, jak później zobaczyłem. A nasz dom nie został trafiony żadną bombą. Czyli mieliśmy tyle szczęścia, że z tej strony przynajmniej no, tak się stało, że no, uszliśmy z życiem. Ale około w
połowie sierpnia, było 15. Polacy zdobyli taki pojazd gąsienicowy, który był, jak się okazało później, nosicielem ładunków wybuchowych. I ten pojazd zatrzymał się na wprost naszego domu, bo robiono, przekopywano tam w barykadzie takie miejsce, żeby on mógł przejechać dalej. Trwało to około 20 minut. No i zgromadzenie było bardzo duże, taki tłumek ludzi. Każdy chciał zobaczyć, jak ten czołg wygląda. No, my z chłopaczkami też próbowaliśmy na niego wejść. Mnie się nie udało, ale właśnie po tym czasie, o tych kilkudziesięciu minut, został ten przekop w tej barykadzie zrobiony. No i on, to uruchomili silnik i zaczął odjeżdżać, więc ja się tam uczepiłem tylko jak mogłem, ale jedną ręką złapałem się za tłumik. No, tam nie wiedziałem, że to się rozgrzewa. No i po jakimś czasie bardzo krótkim, ten tłumik się na tyle rozgrzał, że ja się musiałem puścić tego tłumika. Jak odpadłem tam z tego pojazdu i już się nim nie mogłem uczepić ponownie, bo nie było jak. Zgromadzenie ludzi było bardzo duże i wypchnęli mnie z tego tłumu. Mama przed wojną była taką dosyć aktywną działaczką. To była taka wojskowa służba kobiet i przechodziła tam w tej, bo mama była bardzo aktywna taka. I przechodziła takie szkolenie sanitarne. I jak przyszliśmy na Stare Miasto, to zgłosiła się od razu do szpitala. Pierw na Kilińskiego, później na Długiej, tam na Długiej 7, gdzie był ten największy szpital chirurgiczny na Starym Mieście. No i tam pracowała po prostu bardzo ciężko i przychodziła tam do piwnicy, do tego domu, gdzie myśmy przebywali, to było podwale 29. Żeby się przespać. No, spała 3-4 godziny na dobę i z powrotem do szpitala. Także no, ja miałem dużą swobodę i tam robiłem różne rzeczy. Nie wszystkie mądre, ale staraliśmy się z takimi moimi rówieśnikami. No, ja miałem wtedy niecałe 11 lat. Tam w jakiś sposób pomagać, nosić wodę, tam zbierać bandaże, jakieś prześcieradła, kołdry, co się dało, nosiliśmy do tego szpitala, bo on nie był jeszcze w pełni wyposażony. No i jak ja odpadłem z tego czołgu i ludzie mnie wypchnęli z tego tłumu, no to chciałem jak najszybciej właśnie polecieć na tam do tej piwnicy, gdzie mama akurat przyszła i tam spała. Chciałem powiedzieć, że powstańcy czołg zdobyli. No jak biegłem tylko za narożnik budynku na rogu Podwala i Kilińskiego, no to nastąpiła eksplozja tego pojazdu, w którym było pół tony materiału wybuchowego. No i była niesamowita
Jatka, ja zostałem rzucony o ziemię tak dosyć mocno. To był strasznie silny podmuch. Nie wiem, czy uderzyłem o coś głową, czy nie, ale straciłem przytomność, nie wiedziałem, co się dzieje. Po jakimś czasie podniosły mnie tam dwie sanitariuszki i nie słyszałem, z uszu mi leciała krew, z nosa leciała mi krew, z gardła leciała mi krew. Nie widziałem, ledwo co tam mogłem zobaczyć. No i tam zaniesiono mnie tam do szpitala, i tam, który był niedaleko, dwa domy dalej, i tam odzyskałem przytomność i nie wiem, jak się znalazłem, bo już mama przy mnie była, czyli no, tam zawiadomiono ją, bo to tam dwa domy dalej znowu mama była. No i tam ułożyli mnie tam w tej piwnicy na materacu, żebym tam leżał, ale wszyscy wyszli na zewnątrz ratować tam tych rannych. No. Jak się obudziłem, odzyskałem przytomność taką, że tam zobaczyłem, że coś się dzieje, no to po prostu nikogo w piwnicy nie było. No to wziąłem, wyszedłem na ulicę, żeby zobaczyć i tam, co się stało, bo nie wiedziałem. Nie wiedziałem, dlaczego ci wszyscy tam ludzie wyszli. Byłem oszołomiony taki. A się okazało, że zacząłem iść w kierunku Kilińskiego i dochodząc do Kilińskiego przewróciłem się, bo to nie było wiele widać, bo był taki kurz po tym wybuchu, krzyki, hałas, jęki. No i tam jak się przewróciłem, no to się przewróciłem, bo się okazało, że się pośliznąłem na ludzkich szczątkach. No to było tam coś potwornego. I jeszcze kawałek tam przeszedłem, no i straciłem ponownie przytomność, ponownie mnie to tam ktoś zaniósł do piwnicy i tam już się mama mną zajęła, bo przyszła i tam no, próbowała mnie obmyć, bo byłem pokrwawiony, bo to i tak to wyglądało właśnie tak, ten epizod. Zginęło około 300 osób. Głównie cywili, no nie tylko cywili, bo akurat jak tam szliśmy z tego szpitala na podwale, to tam akurat oddział powstańców był w pobliżu, także wszyscy zginęli, tam chyba 49 straciło życie, czyli cały pluton. No i no to była potworna rzecz, jedna z największych tragedii w powstaniu właśnie na Starym Mieście. Chociaż niedaleko w kościele świętego Jacka zginęło więcej ludzi. No ale tam jakoś dosyć szybko wydobrzałem po tym wybuchu, nie wiem ile, ale chyba tam ze dwa dni i już wyszedłem próbować coś robić dalej, to co tam robiliśmy, ten mój przyjaciel Antek, no śladu po nim nie zostało. Po prostu rozerwało go tak na strzępy, że nie można było żadnego śladu znaleźć, nic nie było, nic po nim nie zostało. Brakowało tam kilku sekund, żebym w jego ślady poszedł do nieba. Mam nadzieję.
No i już jak ponownie tam zacząłem tą swoją działalność, tam chodziliśmy po piwnicach i zbieraliśmy do tych szpitali różne rzeczy, no to mama się umówiła ze mną tak, że po dyżurze w nocy przyjdzie rano do piwnicy odpocząć, żebym nie wychodził. I wypowiedziała, że no, będzie się starała przyjść przed sztukasami, bo bombardowanie zaczynało się mniej więcej tak od godziny 8. Więc ja cierpliwie tam czekałem, tam coś zjadłem i zaniepokoiło mnie to, że mama nie przyszła. No, nie wiedziałem, co się dzieje, nie miałem żadnej informacji znikąd. Nie chcieli mnie z piwnicy wypuścić, bo chciałem iść do szpitala, zobaczyć tam, co się dzieje z mamą. No ale tam ta opiekunka moja, ta kochana pani, cudna, opiekowała się tak jak no jak babcia i tam mnie próbowała tłumaczyć, żebym nie wychodził, bo jest bardzo duży ostrzał. No trochę poczekałem, ale uznałem, że muszę tam iść do szpitala i zobaczyć tam, co się dzieje. No i tam wyskoczyłem z piwnicy na górę, na podwórko, na ulicę, tam przebiegłem Nowomiejską. Wbiegłem w długą, no i tam do szpitala mnie nigdy nie wpuszczali, bo no ten widok i to wszystko, co tam się działo, to było coś makabrycznego. I po prostu spotkałem, tam wyszła na moment pielęgniarka, taka pani Ania. I powiedziała mi, że mama już poszła. Ale mama poszła, ja szedłem od strony Freta, a mama poszła Kilińskiego do Podwala, także minęliśmy się, obeszliśmy to miejsce i tam ja szedłem inną drogą, mama szła do góry. No i jak się dowiedziałem, że mama poszła, a ja miałem już taki uraz do tej ulicy Kilińskiego, tam gdzie ten wybuch nastąpił, no to chciałem wrócić tą samą, po prostu no, tą samą drogą. I musiałem przejść tam przy barykadzie na Nowomiejskiej, która dotykała do naszego domu. Tam było przejście, takie wąskie dosyć, ale się przecisnąłem. I kiedy skręciłem, może zrobiłem jeden krok czy dwa, nie wiem, kiedy no, przestało wszystko istnieć. No, jak się okazało, to w barykadę uderzył pocisk. I ponieważ ja już z tej barykady schodziłem, no to ta częściowo ta siła wybuchu została skierowana na moje plecy. No i tam kilkadziesiąt odłamków później mi wyciągali. Zanieśli mnie właśnie jeden z sąsiadów piwnicznych, o którym i piszę, i tam wspominam go zawsze. Taki pan Józio, zaniósł mnie do szpitala. No i tam mama później przyszła, przenieśli mnie do piwnicy i już mama mnie pilnowała, bo byłem dosyć poraniony. Miałem jeszcze poranione nogi, stopy konkretnie, bo w sandałkach biegałem po gruzach. Musiałem właśnie wykonywać te swoje zadania. No i to
jeden z tych odłamków nie mogli mi go wyciągnąć, bo tkwił w kręgosłupie. I lekarz powiedział, że to się wojna niedługo skończy, to po wojnie go wyciągniemy, bo ja nie mogę tego zrobić. No i z tym odłamkiem właśnie 2 września wyszliśmy ze Starego Miasta. No i ten odłamek tkwił w tym kręgosłupie przez 20 lat, bo po prostu bali go się ruszyć, bo nie wiedzieli, co się może stać, jak go się wyciągnie. Żeby mi jakiejś krzywdy nie zrobiono. No i tak to właśnie ten trzeci epizod, który przeżyłem jakoś. I to jeżeli chodzi o powstanie, no to tyle. Mógłbym mówić więcej, ale to są najbardziej takie 3 istotne rzeczy, 3 wydarzenia, które zaważyły w jakiś sposób na mojej pamięci, na moim życiu i na stosunku do powstania i w ogóle, no ja to wszystko bardzo ciężko przeżywałem. Starałem się później tamto jakoś uporządkować, zacząłem tam trochę pisać te wspomnienia takie, żeby to gdzieś nie umknęło, bo lubiłem zawsze pisać, dużo czytałem. Między innymi miałem znakomitego przyjaciela Mirona Białoszewskiego, no, wybitnego później pisarza, poety. No, znaliśmy się, byliśmy zaprzyjaźnieni. No i po tym powstaniu wyszliśmy z Warszawy, tutaj niedaleko stąd jest ten kościół właśnie świętego Wojciecha na Woli, gdzie był taki obóz przejściowy zagarniania ludzi. No i tam była selekcja, Niemcy wyłapywali młodych chłopców, blondynków tam o niebieskich oczach. Ja akurat odpowiadałem tym kryteriom. No i żeby mama, no, niedoskonała znajomość języka niemieckiego przez mamę, która zaczęła się z tym gestapowcem targować, no to nas po prostu tam zaskoczyło go to, że mama tak mówi dobrze. I uznał, że nie ma się co z nią sprzeczać, machnął ręką, żebyśmy przeszli na drugą stronę ulicy. No i tam przeszliśmy i to nas uratowało. No mnie przed wywiezieniem do Niemiec. No, wysłali nas do Pruszkowa, do obozu. Tam byliśmy kilka dni. No i później wywieziono nas do Opoczna. Z Opoczna tam rozwozili właśnie warszawiaków po okolicznych wsiach. No i tam zostaliśmy wywiezieni do takiej wsi partyzanckiej, wśród lasów właściwie, tam do Zychorzyna. I tam byliśmy nie tak długo, ale później przedostaliśmy się do Krakowa. No, później mama znalazła pracę w Wieliczce. Przenieśliśmy się z Krakowa do Wieliczki. No i tam wyzwoliła nas Armia Czerwona. Wróciliśmy jak najszybciej mogliśmy do Krakowa, żeby przedostać się do Warszawy, ale było to dosyć trudne.
ale przy pomocy tam znajomości i zasobów bimbrowych załatwiliśmy sobie z ruskimi, że nas wpuszczą do pociągu wojskowego. No i dzięki temu bimbrowi wsiedliśmy do tego pociągu, to znaczy na taką lorę przed lokomotywą, która miała za zadanie chronić pociąg przed wysadzeniem go w powietrze. No, ta lora była odkryta, a było około 20 stopni mrozu, więc jechaliśmy pół dnia, całą noc, i znowu pół dnia. No, byłem przemarznięty do szpiku kości. No ale jakoś dotarliśmy do Włoch. Z Włoch przyjechaliśmy. Włochy to jest taka podwarszawska miejscowość. Z Włoch przeszliśmy na piechotę do dworca zachodniego, wzdłuż torów szliśmy i tutaj już później skręciliśmy w Bema, Wolską, w Młynarską i dotarliśmy pod dom dziadków. Na szczęście, bo mama się bardzo denerwowała, no ale się okazało, że przeżyli i dziadek, i babcia, i że no, tam się wprowadzili do tego jedynego mieszkania, jakie było tam ocalało, jakie ocalało tam w tym domu, właśnie na Młynarskiej 34. No, życie było dosyć trudne. Ja chodziłem i po wodę. Tutaj była niedaleko studnia, jedyna w okolicy, także no, kolejka po tą wodę była zawsze dosyć długa. I również chodziłem na Pragę, no to jest kilka kilometrów, na drugą stronę Wisły, po zamarzniętym lodzie. I tam znowu stałem w kolejce, żeby dostać bochenek chleba. No i wracałem później znowu przez rzekę, przechodziłem, no i tutaj szedłem te parę kilometrów do tutaj na Wolę. Jak się zrobiło trochę cieplej, to zaczęła woda płynąć po tym lodzie. Więc, no a też trzeba było iść, bo tutaj nic nie można było ani dostać, ani kupić, ani, zresztą nie było żadnych pieniędzy, no bo skąd? No to musiałem przez tą wodę przejść, no, no i przechodziłem. Zdobycie takiego bochenka chleba zajmowało mi właściwie cały dzień, od świtu do nocy. I tak wyglądało życie. Dziadek zaczął tam remontować to nasze wypalone mieszkanie i wysłali mnie do Ciechanowa, do cioci. Jeszcze trwała wojna, ale tam już zaczęło to wszystko odżywać, ta polskość, bo Ciechanów był włączony do Rzeszy, więc te wszystkie organizacje i pożyteczne, i niepożyteczne zaczęły powstawać. No i jakoś czuliśmy to, że już nikt nas nie zastrzeli, bomba nas nie trafi, bo już był spokój, wojna się przetoczyła, już byli Sowieci daleko, na zachodzie tak samo. No i tak powoli zaczęło wracać normalne życie. Ponieważ jesteś Edytka harcerką, to ja ci powiem, że ja byłem jednym z pionierów harcerstwa, harcerskich właśnie w Ciechanowie. No, tam było wiele ciekawych rzeczy, bo no, mnie harcerstwo
było znane tylko z książek. Wiedziałem, jak to wygląda. Oczywiście wstąpiłem do tego harcerstwa, znalazłem ich tam, oni mnie przyjęli. No i tamte harcerskie życie zaczęło kwitnąć, tak to można powiedzieć. No ale nie mieliśmy nawet ani lilijki, tylko na wzór jedną mieliśmy taką lilijkę, którą tam sprzed wojny ktoś przechował. No i na podstawie tej lilijki zaczęliśmy produkcję własną tych właśnie lilii. Wycinaliśmy blachę aluminiową z wraków samolotów, które tam leżały niedaleko. No i przy pomocy takiego bardzo miłego pana szewca, który nam pomógł wyklepywać trochę tą lilijkę, no, robiliśmy ich tam kilkanaście sztuk. Później tam zaczęły one już po jakimś czasie tak dopływać z różnych darów. Tam dawali nam ludzie po prostu. No, ale w ten sam sposób robiliśmy krzyże, że z tej samej blachy lotniczej robiliśmy sobie krzyże. No niestety nie zachował się żaden, nie słyszałem, żeby ktoś miał. Mieliśmy taki jeden krzyż na wzór, który miał ten szef harcerstwa, nie pamiętam jego nazwiska, ale mówiono na niego Ala. No, później ślad po nim zaginął, nie wiadomo w jaki sposób. Ale zaczęły się różne rzeczy dziać. No i nie wiem, co się z nim stało. I on miał ten właśnie jedyny krzyż na wzór, który robiliśmy. No i wróciłem do Warszawy, poszedłem do szkoły. Do tej szkoły numer 90, do której cały czas chodziłem, skończyłem w 49 roku, no i później już to życie biegło normalnie, w miarę normalnie, tak bym to powiedział. To z grubsza to co chciałem właśnie powiedzieć, bo to były moje przeżycia, moje własne przeżycia, to nie było gdzieś tam przeczytane. No, po jakimś czasie, już jak byłem trochę starszy, nawet to dosyć dużo starszy, zacząłem te wspomnienia jakoś, bo miałem wnuczków i chciałem im zostawić coś, żeby oni wiedzieli, jak to życie wyglądało. No i napisałem książeczkę taką. I działam w różnych organizacjach takich akowskich. I tyle.